Dzień dobry, nazywam się Przemysław Wierzbicki i wraz z panią Edytą Wróblewską dzisiaj będziemy dla państwa prowadzić webinarium dotyczące tego, co wydarzyło się w upadłości restrukturyzacji w 2021 roku i z czym państwo będą się zmagali w 2022. Gwoli wyjaśnienia, to, co państwo widzą za oknami, nie nagrywaliśmy wcześniej tego odcinka. Jest to odcinek live. Tak rzeczywiście teraz wygląda pogoda nad Warszawą. Te webinarium jest pomyślane jako pewne wydarzenie, które chcemy uczynić cyklicznym. Czyli chcemy co roku podsumowywać w praktyczny, zwięzły sposób, co wydarzyło się ważnego w upadłości restrukturyzacji w ciągu ostatniego roku. Tak się składa, że od wielu lat nasza kancelaria ma silną praktykę upadłościową i restrukturyzacyjną, której liderem jest pani Edyta. Ja osobiście także jestem doradcą restrukturyzacyjnym i od lat zajmujemy się kwestiami związanymi z upadłością i restrukturyzacją. Naszą ideą przewodnią jest, żeby mówić to w sposób prosty, zrozumiały i praktyczny. W związku z tym stąd narodził się pomysł tego webinarium. Generalnie w ramach dzisiejszego webinarium skupimy się na dwóch kwestiach, czyli Krajowy Rejestr Zadłużonych oraz informatyzacja postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, gdyż są to rzeczy nie tylko ważne nie tylko dla doradców restrukturyzacyjnych, ale dla wszystkich wierzycieli czy też uczestników tego typu postępowań. I też to są rzeczy, które sprawiają bardzo dużo problemów praktycznych, przynajmniej na tym etapie. Agenda naszego dzisiejszego wydarzenia jest przedstawiona na tym slajdzie, czyli najpierw ja powiem trochę na temat Krajowego Rejestru Zadłużonych, potem wspomnimy o kwestii informatyzacji i wspomnimy też o kilku zmianach merytorycznych dotyczących restrukturyzacji i upadłości. Tych, które weszły w życie w zeszłym roku, taką przełomową datą był oczywiście 1 grudnia 2021 roku. Ponieważ nie mamy za dużo czasu, ja pozwolę sobie szybko przejść do sedna, natomiast oczywiście zachęcam państwa do zadawania pytań, czy teraz na czacie, czy też później w drodze mailowej lub telefonicznej. Nam też zależy na tym, żeby państwo te szkolenie skończyli z przekonaniem, że mają państwo dodatkową nową wiedzę i wysnuli państwo nowe wnioski dotyczące upadłości i restrukturyzacji. Tutaj oczywiście gwoli wstępu. 2021 był kolejnym rokiem dynamicznego przyrostu ilości restrukturyzacji. Już mamy grubo powyżej 1000 postępowań rocznie i najpopularniejszym postępowaniem ponad 80% wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych to oczywiście uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, które od 1 grudnia 2021 zostało zapakowane jako jeden z wariantów postępowania zatwierdzenia układów. W sensie, że zostało przeniesione do prawa restrukturyzacyjnego, bo do tej pory było poza prawem restrukturyzacyjnym jako specjalna procedura w tak zwanej specustawie covidowej. Jeśli chodzi o Krajowy Rejestr Zadłużonych, to tutaj chciałbym skupić się przede wszystkim na tych elementach, które są ważne z punktu widzenia szeroko pojętej praktyki. Podkreślam tą kwestię praktyki, bowiem nasza kancelaria, która liczy już ponad 45 prawników, na co dzień
że tak powiem, ćwiczy najróżniejsze problemy praktyczne związane z wszystkimi rodzajami postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. W związku z tym na bieżąco widzimy, jakie problemy stwarzają nowe regulacje dla osób, które na co dzień nie obcują z restrukturyzacją i upadłością, więc też chcemy ten element podkreślić. To, co jest ważne, to oczywiście od 1 grudnia ubiegłego roku mamy duże zmiany prawne wiążące się z dwiema ustawami. Pierwsza to ustawa z 6 grudnia 2018 o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Krajowy Rejestr Zadłużonych to jest coś, co stanowi rozwinięcie i wypełnienie idei centralnej ewidencji, centralnego rejestru restrukturyzacji i upadłości, który to rejestr był już przewidziany w momencie, kiedy prawo restrukturyzacyjne wchodziło w życie. Na szczęście po kilku latach, po kilkunastu przesunięciach terminu udało się ideę rejestru zrealizować. I od 1 grudnia mamy pojęcie Krajowego Rejestru Zadłużonych, który zastąpił rejestr dłużników niewypłacalnych, ale też wprowadził szereg dodatkowych rozwiązań, które bardzo zmienią restrukturyzację i upadłość. I oczywiście też stwarza podstawy prawne dla informatyzacji tych postępowań. Drugą ważną ustawą jest ustawa z 28 maja 2021 o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw. Czyli zanim te przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych weszły w życie, zostały jeszcze po drodze zmienione i przede wszystkim chodziło o dostosowanie upadłości konsumenckiej do informatyzacji i też służyło wprowadzeniu do prawa restrukturyzacyjnego uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu, czyli tak zwanego popularnego UPR, który teraz jest jednym z wariantów postępowania o zatwierdzenie układu. Jeśli chodzi o Krajowy Rejestr Zadłużonych, to oczywiście jest to rejestr informatyczny prowadzony przez administrację państwową, podobnie jak Krajowy Rejestr Sądowy, to podlega oczywiście Ministerstwu Sprawiedliwości. Co jest tak naprawdę ważne, jeśli chodzi o rejestr? Tutaj szeroko będzie na ten temat mówiła mecenas Wróblewska, natomiast ważne jest to, że jest ta część publiczna, dostępna dla każdego, gdzie każdy może znaleźć informacje dotyczące pewnych zdarzeń. Natomiast oprócz tego jest ten moduł związany już z konkretnie przyznanym danemu podmiotowi dostępem. I to jest bardzo ważne w kontekście wymogów, na przykład kwestii głosowania na zgromadzeniu wierzycieli, czy też zgłaszania wierzytelności. Państwo się przekonają o tym, że to jest coś, co dotyczy tak naprawdę każdej firmy, która może wystąpić w roli wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub upadłościowym, więc warto na pewno tej części mecenas Wróblewskiej poświęcić uwagę. Natomiast ja chciałbym tylko powiedzieć o tym, że Krajowy Rejestr Zadłużonych w pewnym sensie zastępuje monitor sądowy i gospodarczy, czyli wszystkie te sytuacje, gdzie mieliśmy kwestię ogłoszenia czy obwieszczenia wymaganego prawem upadłościowym czy prawem restrukturyzacyjnym, de facto zostały przeniesione do Krajowego Rejestru Zadłużonych. Też dodano pewne instytucje, których w prawie restrukturyzacyjnym, w prawie upadłościowym nie ma. Czyli oczywiście w rejestrze powinniście Państwo znaleźć informację o tym, czy jest albo było prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne wobec określonego podmiotu, upadłościowe, czy główne w Polsce, czy wtórne postępowanie upadłościowe, czyli takie, które stanowi uzupełnienie postępowania upadłościowego toczącego się za granicą. Też możemy sprawdzić w rejestrze, czy ktoś był objęty zakazem działalności gospodarczej i postępowanie, umieszcza się informacje dotyczące wtórnego postępowania upadłościowego.
Czyli jeżeli chcemy dowiedzieć się, czy jakiś podmiot czasem nie jest w restrukturyzacji upadłości, albo jakaś osoba jest objęta zakazem działalności, to oczywiście powinniśmy kierować swoje kroki przede wszystkim do Krajowego Rejestru Zadłużonych. Tak samo w rejestrze są zamieszczane dane wspólników osobowych spółek handlowych, którzy ponosili odpowiedzialność za zobowiązania tych spółek bez ograniczeń. Jeżeli doszło do ogłoszenia upadłości, jest wtórne postępowanie upadłościowe albo oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości ze względu na obciążenie majątku dłużnika bądź też brak środków na koszty postępowania. To jest bardzo ważna informacja, bowiem bardzo często jest to trudny element. Jak Państwo wiedzą, wspólnicy odpowiadający bez ograniczeń za zobowiązania spółek osobowych mogą być pozywani, ponoszą subsydiarną odpowiedzialność. W związku z tym jakby ta wiedza, kogo dokładnie należy pozwać, jest bardzo dobrym rozwiązaniem i to też jest plus rejestru. To wcześniej ciężko było pozyskać. Jedynym wyjściem było uzyskanie dostępu do akt postępowania, na przykład z wniosku o ogłoszenie upadłości. A jak Państwo wiedzą, postępowanie upadłościowe to nie to samo, co postępowanie z wniosku o ogłoszenie upadłości. I w przypadku postępowania z wniosku przyjmuje się, iż stroną takiego postępowania jest wyłącznie wnioskodawca, ewentualnie dłużnik. Więc nie ma tutaj szerokiego dostępu do danych. Rejestr to zmienia. Tak samo jeśli mamy kwestię umorzenia postępowania egzekucyjnego ze względu na bezskuteczność, czyli nawet nie uzyska się kwoty kosztów egzekucyjnych i niezależnie przepraszam, od tego, czy jest to postępowanie prowadzone przez komornika, czy też przez naczelnika urzędu skarbowego, czy dyrektora oddziału ZUS. Takie bezskuteczne egzekucje też będą ujawniane w rejestrze. Podobnie egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub egzekucja należności budżetu w związku z z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów też będą się dane tych osób pojawiały w rejestrze. Tak jak mówiłem, rejestr ma swoją część publiczną, jawną, gdzie każdy może sprawdzać dane, czyli równie dobrze możemy sprawdzić na przykład, czy nasz kontrahent na przykład nie miał rok temu umorzonego postępowania ze względu na bezskuteczność, bo będzie to dla nas jasna informacja, że z tym kontrahentem nie warto wchodzić we współpracę. Jeśli chodzi o zakres informacji, bo jedna rzecz to jest oczywiście jakie informacje, ale oczywiście w ramach tych informacji co powinno się pojawić. To są rzeczy, które są oczywiste, czyli określenie na przykład podmiotu, co do którego prowadzi się upadłość, postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne, no ale zwracam uwagę na taki szczegół, że na przykład będzie informacja, czy upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Jest to nagminna kwestia, bo osoby, które prowadziły jednoosobową działalność gospodarczą, często wyrejestrowują tą działalność i następnego dnia składają wniosek o upadłość, więc możliwość sprawdzenia tego w rejestrze jest cenna. Oczywiście w rejestrze znajdują się dane dotyczące postępowania, natomiast to, co jest też bardzo ważne, to jest punkt z tego slajdu, czyli informacja o złożeniu przez dłużnika wniosku restrukturyzacyjnego, wniosku o otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu na zgromadzeniu wierzycieli, wniosku o ogłoszenie upadłości, wniosku o wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego, a także informacją o prawomocnym zwrocie, oddaleniu lub odrzuceniu wniosku dłużnika,
albo umorzeniu postępowania w przedmiocie rozpoznania takiego wniosku, a w przypadku wniosku restrukturyzacyjnego również informacją o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania. Dlaczego to jest ważne? Bo wcześniejsze przepisy nakazywały obwieszczać jedynie postanowienie o otwarciu restrukturyzacji. Czyli jeżeli nie wiedziałem, w jakim sądzie mógł mój dłużnik złożyć wniosek, to nie miałem żadnej możliwości sprawdzenia, czy czasem dłużnik takiego wniosku nie złożył. Jedyne wyjście to było dzwonienie do sekretariatu sądu, żeby uzyskać informację, czy nasz dłużnik czasem nie złożył w tym sądzie wniosku o otwarcie restrukturyzacji. Teraz zaglądając do Krajowego Rejestru Zadłużonych, możemy szybciutko sprawdzić, czy nasz kontrahent czasem nie złożył wniosku i zanim sąd, czyli wiemy już o tym, że wniosek jest, zanim sąd podejmie formalną decyzję. I też będziemy wiedzieli na przykład o tym, że nasz kontrahent taki wniosek na przykład cofnął, więc doszło do umorzenia postępowania w przedmiocie wniosku restrukturyzacyjnego, albo na przykład nie uiścił opłatę i został taki wniosek odrzucony. Czyli to jest bardzo duże poszerzenie wiedzy na temat tego, co dzieje się po stronie dłużnika. Bo dzisiaj bardzo często wierzyciel dowiadywał się o otwarciu restrukturyzacji, mimo że wniosek był złożony wiele miesięcy wcześniej i wierzyciel żył w świętym przekonaniu, że z dłużnikiem wszystko jest w porządku. Dzięki rejestrowi te informacje będą w łatwy sposób dostępne i możemy takiego dłużnika, który budzi nasze obawy, na bieżąco sprawdzać, czy czasem nie złożył wniosku o restrukturyzację. Jeśli chodzi o też kwestie wtórnego postępowania upadłościowego, to oczywiście, czy też o uznanie orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego, to też informacje, które się powinny pojawić w rejestrze. Czyli mamy taką sytuację, gdzie na przykład spółka miała na przykład siedzibę w Niemczech, oddział w Polsce, ogłosiła upadłość w Niemczech i na przykład dochodzi do uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego, to tą informację też możemy znaleźć, powinniśmy znaleźć w rejestrze. Tak samo kwestia zabezpieczenia majątku dłużnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, tymczasowego zarządcy lub zarządcy przymusowego, to powinniśmy tą informację znaleźć w rejestrze. Tym bardziej możemy znaleźć informację o zakresie i sposobie wykonywania zarządu. Czyli nie musimy występować do sądu z informacją, jaki jest zakres czynności zwykłego zarządu, co do których TNS ma prawo, powyżej którego TNS musi wyrazić zgodę. Teraz wystarczy, że sprawdzimy, że nasz kontrahent, w stosunku do naszego kontrahenta ustanowiono tymczasowego nadzorcę sądowego i od razu możemy sprawdzić, że na przykład w tym wypadku czynności zwykłego zarządu to są czynności o wartości do 100 tysięcy złotych. Powyżej 100 tysięcy złotych każdą umowę tymczasowy nadzorca sądowy na przykład musi potwierdzić. To jest bardzo ciekawa zmiana. Oczywiście oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości też podlega umieszczeniu w Krajowym Rejestrze Zadłużonych i też podlega ujawnieniu w tym rejestrze informacja na temat pripaku, czyli przygotowanej likwidacji. O tym będziemy mówili szerzej później, ale jest to bardzo szeroki zakres, czyli nie tylko samo złożenie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży, ale też decyzja sądu o zatwierdzeniu warunków sprzedaży, kwestia wniosku o uchylenie lub zmianę takiego postanowienia i co z takim wnioskiem o uchylenie lub zmianę się dzieje. Czyli w rejestrze powinniśmy mieć szeroką informację na ten temat, czy na przykład nasz dłużnik, co do którego jest złożony wniosek o upadłość, na przykład wniósł też o zgodę na przygotowaną likwidację i na przykład czy pojawiły się kolejni potencjalni nabywcy. Więc to jest też ważne na przykład z
punktu widzenia kogoś, kto sam rozważa ewentualnie wystąpienie z wnioskiem o zatwierdzenie warunków przygotowanej likwidacji, więc to też jest bardzo ważna informacja. Jeśli chodzi o kwestie związane z jurysdykcją, to oczywiście jeżeli mamy decyzje najistotniejsze z punktu widzenia postępowania restrukturyzacyjnego upadłościowego, to powinna być też ujawniona w rejestrze podstawa jurysdykcji sądu i charakter postępowania, czy jest główne, czy uboczne. To ma takie znaczenie, to ma znaczenie istotne, jeśli na przykład nasz kontrahent ma działalność w skali ponadkrajowej. Też oczywiście informacja na temat zaskarżania najistotniejszych postanowień też powinna się znaleźć w rejestrze. Z mojego punktu widzenia najistotniejsze naprawdę są te dane wspólników osobowych spółek handlowych, informacje na temat tego, co się dzieje z wnioskami restrukturyzacyjnymi czy wnioskiem o upadłość i przede wszystkim kwestia, co dzieje się w kwestii PRIPAC-u, plus ta informacja na temat tymczasowego nadzorcy sądowego, tymczasowego zarządcy lub zarządcy przymusowego. Jest to bardzo ważne dla pozostałych wierzycieli informacja. Jak Państwo wiedzą, w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym istnieje możliwość uchylenia skutków obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego. Taka informacja też oczywiście w rejestrze powinna się pojawić, bo jest bardzo istotna z punktu widzenia też innych wierzycieli, nie tylko tego wierzyciela, który na przykład wnosił o uchylenie skutków obwieszczenia. Kwestia wniesienia zażalenia. To też jest bardzo ważna rzecz, bowiem do tej pory było tak, że Państwo widzieli na przykład tylko postanowienie o ogłoszeniu upadłości, które się pojawiało w monitorze sądowym gospodarczym. A o tym, czy to postanowienie było zażalone, zostało zażalone, takiej informacji Państwo nie mieli. To też był problem dla syndyków, bo komornicy wiedzieli już, że upadłość jest ogłoszona, ale samo ogłoszenie upadłości powoduje jedynie zawieszenie egzekucji, a nie jej umorzenie. Dopiero prawomocne orzeczenie upadłości powoduje umorzenie. I to był problem dla komorników, bo nie wiedzieli, czy zostało wniesione zażalenie i czy postanowienie o ogłoszeniu upadłości jest prawomocne, więc pisali do sądu albo do syndyka z prośbą o informację. Teraz te informacje będą mogli w łatwy sposób sprawdzić w rejestrze zadłużonych, czyli na przykład sprawdzą zażalenie, czy zostało wniesione zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Tu też jest informacja o zażaleniach na kwestii otwarcia restrukturyzacji bądź też zatwierdzenia przygotowanej likwidacji. I w takim wypadku, jeżeli jest takie zażalenie, komornik może łatwo sprawdzić, że rzeczywiście jeszcze postanowienie o ogłoszeniu upadłości nie jest prawomocne. To, co ważne, też w rejestrze znajdzie się informacja, w jakim trybie, czy w uproszczonym, czy w zwykłym jest prowadzona upadłość wobec osoby fizycznej. Więc to też jest bardzo ważna dla kontrahentów i wierzycieli informacja. I przede wszystkim w rejestrze pojawi się informacja o terminie i sposobie zgłaszania wierzytelności. Oczywiście ta informacja do tej pory i tak się pojawiała w monitorze sądowym i gospodarczym, niemniej dla wierzycieli jest to ważna informacja, tym bardziej po zmianach, które są bardziej dolegliwe, gdzie zgłoszenie wierzytelności po upływie terminu na jej zgłoszenie jest bardziej dolegliwe finansowo dla wierzyciela. I oczywiście wszystkie zmiany dotyczące powołania, odwołania, zmiany, wygaśnięcia funkcji osób, które pełnią funkcje w ramach postępowań restrukturyzacyjnych czy upadłościowych, w Krajowym Rejestrze Zadłużonych będziemy mogli na bieżąco sprawdzić, kto obecnie jest syndykiem, bo o ile syndyk, który był wskazany w obwieszczeniu w monitorze sądowym gospodarczym,
jego określenie pojawiało się w monitorze sądowym i gospodarczym w związku z ogłoszeniem, z obwieszczeniem ogłoszenia o upadłości, to jeżeli już później dochodziło do zmiany syndyka na inną osobę, to taka zmiana nie była wcześniej obwieszczana i bez znajomości akt sądowych, bez kontaktu z sądem nie sposób było tego sprawdzić, kto aktualnie jest syndykiem. I tak samo wszystkie informacje dotyczące listy wierzytelności, spisu wierzytelności spornych, to oczywiście o złożeniu na przykład listy wierzytelności czy spisu się obwieszczało, ale już na przykład o zatwierdzeniu, sprostowaniu, uzupełnieniu czy zmianach listy czy też spisów, tych informacji nie obwieszczano, przynajmniej nie w tak szerokim zakresie, w związku z tym rejestr daje szerszą informację na temat tego, co dzieje się odnośnie listy. Na przykład może to być kwestia zmiany listy w związku z decyzją sądu o wykreśleniu jakiejś wierzytelności z listy ze względu na to, że zdaniem sędziego komisarza pomimo prawomocnego zatwierdzenia listy dana wierzytelność nie istnieje, bo na przykład została spłacona. Jeśli chodzi o kwestię składu i stanu masy upadłości, to jest rewolucja. Dzisiaj przed nowelizacją jedynym źródłem informacji o tym, co jest w spisie inwentarza, czyli jaki majątek został objęty przez syndyka, to było oczywiście wystąpienie do syndyka o kopię spisu. Teraz te informacje będziemy mieli dostępne w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, oczywiście w ramach części dotyczącej już poszczególnych postępowań. To jest bardzo istotna zmiana, bo wcześniej, tak jak mówię, nie było możliwości łatwego dostępu do tych informacji, a są one bardzo ważne, bo na przykład decydują o tym, czy powinniśmy składać wniosek o wyłączenie z masy upadłości. Kolejna kwestia to są kwestie częściowych, ostatecznych planów podziału funduszy masy upadłości, odrębnych planów podziału. Bardzo ważna informacja, szczególnie na przykład dla wierzycieli rzeczowych. Informacja na temat wszystkiego, co dzieje się, jeśli chodzi o umorzenie, zakończenie, uchylenie postępowania upadłościowego, informacja o planie spłaty wierzycieli, czyli w upadłości osób fizycznych, czy plan spłat był, czy też doszło do zakończenia postępowania bez planu spłat, względnie warunkowo umorzono te zobowiązania. To też bardzo ważna informacja dla wierzycieli. W rejestrze też powinny się pojawić wszystkie informacje dotyczące zgromadzenia wierzycieli. Bardzo ważna informacja, bo zasady głosowania na zgromadzeniu bardzo się zmieniły. To Państwo później zobaczą w dalszej części webinarium. I też informacje dotyczące układu, kwestii rozprawy, terminu i miejsca rozprawy przeznaczonej na zatwierdzenie układu, informacją o zatwierdzeniu układu, jego treści, odmowie. To jest bardzo ważna kwestia, bo na przykład, no ile o na przykład zatwierdzeniu układu się obwieszcza, to w przypadku, gdyby druga instancja zmieniła postanowienie zatwierdzenia układu na odmowę, to dopiero w rejestrze w tak szerokim zakresie będzie dostępna informacja na temat takiego zdarzenia. No i kwestia informacji o zatwierdzeniu układu, bardzo ważne, na przykład w przypadku postępowania o zatwierdzeniu układu, gdzie tak jak wcześniej widzieliśmy jedynie obwieszczenie o złożeniu wniosku i obwieszczenie o zatwierdzeniu układu, to też pojawi się informacja o odmowie i też o tym, czy taka decyzja o zatwierdzeniu układu jest już prawomocna, czy nie. Też takie rzeczy istotne po zatwierdzeniu układu, czyli na przykład zmiana układu, informacja, czy układ został wykonany, czyli postanowienie o stwierdzeniu wykonania układu, prawomocność tego postanowienia, wszystko to będzie można znaleźć w rejestrze zadłużonych.
kwestia uchylenia układu albo wygaśnięcia układu z mocy prawa, to też jest informacja, która tam powinna się znaleźć. Kwestia zakończenia i umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego, to są informacje istotne dla wierzycieli, więc w rejestrze się pojawią. No i też oczywiście, tak jak już wcześniej mówiłem, zakaz prowadzenia działalności, czyli 373 ustęp 1 prawa upadłościowego też powinien się pojawić w rejestrze. Już wspominałem o kwestii wszczęcia zagranicznego, uznania wszczęcia zagranicznego postępowania upadłościowego. Natomiast tak jak odnośnie podmiotów, które były, co do których prowadzono postępowanie związane z restrukturyzacją lub upadłością, tak w przypadku osób, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne, tutaj mogą to być i osoby fizyczne, i prawne, pojawia się szereg informacji identyfikujących te osoby, ale też pojawia się na przykład data umorzenia postępowania egzekucyjnego. Bardzo ważna kwestia, na przykład w kwestii przedawnienia roszczeń, czy też na przykład możliwości pozwania o odpowiedzialność za zobowiązania spółki z artykułu 299 kodeksu spółek handlowych. Co więcej, pojawi się informacja, jakiej kwoty nie wyegzekwowano, czyli to jest ułatwienie, jeśli na przykład będziemy twierdzić, że jakieś postępowanie, na przykład dłużnik z opóźnieniem złożył wniosek o ogłoszenie upadłości i wtedy na przykład taka informacja, że nie wyegzekwowano praktycznie nic, na przykład na rok przed złożeniem wniosku, będzie bardzo dobrym argumentem za odpowiedzialnością karną lub odszkodowawczą osoby zobowiązanej do złożenia takiego wniosku. Jeśli chodzi o kwestię egzekucji świadczeń alimentacyjnych, to tutaj to oczywiście w takim wypadku to są dane dotyczące osób fizycznych i tu też pojawia się ciekawa kwestia, oprócz daty ukończenia egzekucji pojawia się też data spłaty całości wierzytelności w przypadku ich zgłoszenia przez organ, który wypłacił świadczenia przyznane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów. To ma służyć bardziej skutecznemu ściganiu należności alimentacyjnych. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób są ujawniane dane, to oczywiście, już nie wchodząc w niepotrzebne szczegóły, generalnie to jest kwestia, jakie podmioty mają do rejestru zgłaszać dane. Przede wszystkim oczywiście są to w przypadku postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, to są dane umieszczane automatycznie. Jeśli chodzi o umorzenie egzekucji, to tutaj są to dane, których wprowadzenie do rejestru spada na naczelnika Urzędu Skarbowego lub dyrektora ZUS. I w przypadku takich postępowań, gdzie o umorzeniu egzekucji orzekł komornik lub sąd, w takim wypadku to na nich spoczywa obowiązek zamieszczenia danych w rejestrze. Co do świadczeń alimentacyjnych, to albo jest to komornik, albo organ, który wypłacił świadczenia w związku z bezskutecznością egzekucji alimentów. Czyli to są podmioty, które do rejestru powinny zgłosić dane. Jak nie zgłoszą, to oczywiście pytanie ich odpowiedzialność odszkodowawczą na przykład, ale formalnie taki obowiązek mają. Co jest ważne, dane w rejestrze, które mogą być interesujące z punktu widzenia praktyki, są umieszczane tylko przez określony czas. Tym generalnym terminem, takim zasadniczym, jest to lat 10. Niemniej ta zasada doznaje wielu wyjątków. I generalnie jeśli chodzi, bo mówiliśmy mniej więcej, że te dane w rejestrze koncentrują się albo na danych związanych z postępowaniem upadłościowym restrukturyzacyjnym, albo kwestia umorzenia egzekucji, albo
umorzenia egzekucji alimentów. Więc jeśli chodzi o tą pierwszą grupę, czyli dane dotyczące restrukturyzacji upadłości, to z automatu zostaną wykreślone po upływie 10 lat od prawomocnego zakończenia lub umorzenia postępowania, chyba że ustawa stanowi inaczej, to będzie na przykład, to będą te wszystkie wyjątki, o których za chwilkę powiem, ale generalnie tym okresem zasadniczym jest okres 10 lat. Jeżeli doszło do prawomocnego zatwierdzenia układu, w takim wypadku dane będą usuwane po 3 latach od uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu wykonania układu albo 10 lat od kwestii uchylenia układu bądź wygaśnięcia układu z mocy prawa. Czyli załóżmy, mamy taką sytuację, że w 2021 otwarto przyspieszone postępowanie układowe. Załóżmy, że w 2022 doszło do prawomocnego zatwierdzenia układu. I teraz, jeżeli ten układ przewiduje 10-letni okres wykonania układu, to dopiero od upływu tych 10 lat zacznie biec 3-letni termin, po którym zostaną usunięte dane. Jeżeli okres wykonania układu będzie 2 lata i zostanie on wykonany, no to wtedy de facto nie będą te dane 10 lat, tylko na przykład będą 6 lat w rejestrze. Natomiast jeśli dojdzie do sytuacji takiej, gdzie w trakcie wykonywania układu zostanie na przykład ogłoszona upadłość podmiotu, co do którego prawomocnie zatwierdzono układ, no to wtedy od momentu wygaśnięcia, czyli od momentu jego ogłoszenia jego upadłości przez 10 lat dane będą jeszcze w rejestrze. To jest bardzo ważna kwestia, bo te dane będą nam prawdopodobnie służyć później do pozywania członków zarządu o odpowiedzialność za długi spółki z o.o. albo odpowiedzialność za zbyt późne zgłoszenie wniosku o upadłość, bądź też na przykład postępowania o zakaz działalności gospodarczej. Jeśli chodzi o upadłość osób fizycznych, czyli tam, gdzie może być plan spłat albo umorzenie zobowiązań bez planu spłat, w takim wypadku dane usuwa się po 3 lub 10 latach. 3 lata od uprawomocnienia się stwierdzenia wykonania planu spłaty, bądź też od umorzenia zobowiązań upadłego, czyli to jest taka nagroda dla upadłego, który na przykład wykonał plan spłat. Natomiast jeśli doszło do uchylenia planu spłaty, czyli doszło do sankcyjnej sytuacji, to mamy 10 lat. Pamiętają Państwo, że teraz upadłość jest tak skonstruowana, że w niektórych przypadkach, że generalnie praktycznie prawie każdy, który chce, może ogłosić upadłość, ale w określonych sytuacjach sąd odmówi mu ustalenia planu spłat i w takim wypadku oczywiście będzie obowiązywała zasada 10-letnia. Przynajmniej tak uważam, zobaczymy, co przyniesie praktyka. Jeżeli mieliśmy warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłat, w takim wypadku terminy są następujące, albo to jest de facto 8 lat, bo jest 5 lat, termin 3-letni biegnie od upływu terminu 5 lat od uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu bez ustalania planu spłaty. Natomiast jeśli dojdzie do uchylenia postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań bez planu spłaty, to będzie 10 lat, czyli może być tak, że ktoś, że komuś po na przykład w 2021 uprawomocniło się postanowienie o warunkowym umorzeniu bez planu spłat, po czym w 2021, natomiast załóżmy, albo załóżmy w 2022, po czym w 2026 dojdzie do uchylenia tego postanowienia, bo okaże się, że naruszył
upadły zasady warunkowego umorzenia. W takim wypadku przedłuży nam się okres informacji o kolejne 10 lat. Jeśli chodzi o zakaz działalności gospodarczej, to zasada ma być taka, że okres zakazu plus 3 lata. Czyli jeżeli okres zakazu jest 10 lat, to jeszcze przez kolejne 3 lata od nawet zakończenia tego okresu zakazu będzie tkwiła w rejestrze zadłużonych informacja na temat zakazu. Co do umorzenia egzekucji, 7 lat od daty zamieszczenia, kwestia egzekucji świadczeń alimentacyjnych, tak samo 7 lat od daty zamieszczenia informacji, czyli jeśli upadłość, restrukturyzacja, to zasadniczym terminem jest 10 lat i wyjątki, natomiast jeśli chodzi o umorzenie egzekucji, czy chodzi o egzekucję w jakiejkolwiek wierzytelności, czy alimentacyjną, 7 lat od zamieszczenia w rejestrze i oczywiście te podmioty, które zamieszczały dane, czyli komornicy, sądy, naczelnik urzędu skarbowego, dyrektor oddziału ZUS, szef KAS, one też mają obowiązek zmieniać lub usuwać z urzędu lub na wniosek dane błędne, kwestie wygaśnięcia zobowiązania, kwestie na przykład uchylenia tytułu wykonawczego i takie wygaśnięcie zobowiązania musi być stwierdzone orzeczeniem, zaświadczeniem właściwego organu lub oświadczeniem wierzyciela. Dlaczego to jest ważne? Bo na pewno będą Państwo mieli w praktyce wiele firm i osób fizycznych, które rzeczywiście zostaną zamieszczone w rejestrze, ale po jakimś czasie na przykład pospłacają swoje zobowiązania i będą chciały być w cudzysłowie być czyste, tak? No i wtedy trzeba będzie ponowić tą drogę, czyli jeśli komornik na przykład zamieścił dane naszego klienta w rejestrze zadłużonych i na przykład dojdzie do sytuacji takiej, gdzie na przykład dane były błędne, bo wpisano inną spółkę z grupy, komornik się na przykład pomylił, to w takim wypadku musimy ponowić drogę, czyli komornik ma obowiązek, nie zmieni tych danych, no to oczywiście mamy roszczenie odszkodowawcze, natomiast to on powinien te dane usunąć. Co to oznacza? Oznacza to szereg okazji do doradztwa, kiedy okaże się na przykład, że komornik, który zamieścił dane o bezskuteczności egzekucji wobec naszego klienta i następnie ten klient pospłacał jednak zobowiązania i nie chciałby tkwić w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Oczywiście zrobimy dla klienta wniosek do tego komornika, żeby naszego klienta wykreślił z rejestru, no ale może się okazać, że komornik na przykład w międzyczasie odszedł z zawodu i trzeba teraz ustalić, kto jest jego zastępcą w ramach danego postępowania, a przecież mogło być tak, że w międzyczasie dochodziło do jakichś przekształceń podmiotowych, więc na pewno będzie dużo pracy z ustalaniem, jak powinna właściwie przebiegać ta droga usuwania bądź zmieniania danych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. To oczywiście za tym idzie też odpowiedzialność podmiotów, które takie dane mają obowiązek zamieścić, a potem usunąć lub sprostować, więc z pewnością to rozwinie cały obszar orzecznictwa i dyskusji na temat tego, za co tak naprawdę odpowiadają te podmioty, czy jest to odpowiedzialność w charakterze absolutnym, czy też na zasadzie winy, bo o ile w przypadku Skarbu Państwa, czyli na przykład dyrektora Urzędu Skarbowego, możemy poszukiwać takiej podstawy odszkodowawczej w artykule 417 Kodeksu Cywilnego, to kwestia odpowiedzialności komornika, czy można go obarczyć odpowiedzialnością na zasadzie gwarancyjnej, czy też raczej na zasadzie winy, a jeśli odpowiedzialność Skarbu Państwa, to w jaki sposób ma być bezprawność tych działań potwierdzona. Więc absolutnie tutaj ogromny potencjał przez lata na doradztwo. Jeśli chodzi o moją część, to byłoby wszystko. Generalnie możemy powiedzieć dwa zdania. Więcej informacji ważnych dla wierzycieli i dla ich pełnomocników,
łatwiej dostępnych informacji. Natomiast dla komorników i urzędów skarbowych więcej obowiązków związanych z publikowaniem informacji. Na pewno myślę, że będzie bardzo przydatny dla wierzycieli. Ja teraz oddaję głos mecenas Wróblewski, która powie Państwu na temat informatyzacji postępowań upadłościowych restrukturyzacyjnych i powie o tych kilku merytorycznych zmianach, które 1 grudnia weszły w życie. Dzień dobry Państwu. Opowiem Państwu, tak jak tu mecenas Wierzbicki wskazał, o zmianach dotyczących informatyzacji, które obowiązują od 1 grudnia 2021 roku. I powiem tak naprawdę również o tych najważniejszych z punktu widzenia organu, czy też wierzyciela, czy też upadłego dłużnika, które obowiązują od 1 grudnia 2021, a ponieważ one są tożsame dla postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego, stąd też pozwolę sobie je omówić na przykładzie postępowania upadłościowego. Przed Państwem slajd ze strony KRZ-u. Pewnie się Państwo logowaliście, chociażby z ciekawości, i pojawiły się Państwu cztery kafelki dedykowane dla różnych celów, dla różnych podmiotów. Jeszcze gwoli wstępu, Krajowy Rejestr Zadłużonych zawiera informacje tylko tych postępowań, które zostały wszczęte na wniosek wniesiony po 30 listopada 2021 roku, lub też jeżeli podstawa do ujawnienia informacji została ujawniona po 30 listopada 2021 roku. Widzimy w prawym rogu rejestr dla organów administracji publicznej. Jest to pierwsza część w ramach portalu rejestrów sądowych. I tu już, jak mecenas Wierzbicki wskazał, jest to rejestr dla organów przeznaczony do zamieszczania informacji o osobach, podmiotach, wobec których była prowadzona egzekucja sądowa czy też administracyjna i została ona umorzona wobec stwierdzenia jej bezskuteczności, a także o osobach, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub też należności budżetu państwa, które powstały z tytułu świadczeń wypłaconych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów. Nas natomiast będzie bardziej interesował portal publiczny. Jest to portal dostępny dla wszystkich, jest on bezpłatny i nie wymaga założenia konta. Przepraszam najmocniej. Muszę przewinąć slajd. O, dziękuję panie mecenasie. Tak jak mecenas Wierzbicki wskazał, tu jest to portal, w którym są publikowane informacje dotychczas pojawiające się, obwieszczane, informacje dotychczas obwieszczane również w monitorze sądowym i gospodarczym, ale są też informacje nowe, które no i dla wierzycieli, i dla upadłego, i dla innych podmiotów w ramach gospodarki są bardzo, bardzo korzystne. Dobrze, jesteśmy na stronie tutaj portalu publicznego. Proszę zwrócić uwagę na lewą stronę strony. Są to wyszukiwania podmiotów. Tam możecie Państwo wyszukiwać podmiotów i po PESEL-u, imieniu, nazwisku. Jeżeli są to podmioty gospodarcze, to oczywiście KRS, NIP po firmie. Również możecie Państwo wyszukiwać informacji o danym podmiocie po sygnaturze akt sprawy, o ile jest Wam znana. I tutaj pierwsza zmiana, z którą związana jest informatyzacja, to jest uległy zmianie od 1 grudnia sygnatury akt. Najpierw będzie każdy z wydziałów Sądu Upadłościowego Restrukturyzacyjnego posiada swój kod na wzór ksiąg wieczystych, na przykład WA1M, łamane na
oznaczenie repertorium, czyli na przykład GU łamany na kolejny numer w repertorium, na przykład 220, no i na łamane na rok na przykład 2022. Możecie Państwo również, proszę zwrócić uwagę, wyszukiwanie masy upadłości. Wyszukiwanie masy upadłości możecie Państwo dokonać. Już chwileczkę, albo po wskazanie konkretnego składnika, na przykład, że jest to nieruchomość, prawda, albo po miejscowości. I uważam, że to jest o tyle dobre i ciekawe rozwiązanie, że przyspiesza ono szukanie nabywców, bo jeżeli nabywca jest zainteresowany zakupem danej nieruchomości, no to wybierze nieruchomość, wybierze typ składnika, więc czy interesuje go lokal mieszkalny na przykład i miejscowość. I system powinien wyrzucić wszystkie ogłoszenia, wszystkie informacje dla tego typu wyszukiwania. Poza tym proszę zwrócić uwagę na wyszukiwanie po sygnaturze lub numerze. Kolejna zmiana związana z informatyzacją. Możemy szukać składnika masy upadłości po numerze ujawnionym w spisie inwentarza. I ten numer obligatoryjnie jest podawany również w postanowieniach, a także w dokumentach, którego dotyczą, jeżeli dotyczą tego składnika, a także w uchwałach Rady Wierzycieli i Zgromadzeniach Wierzycieli, o ile oczywiście uchwały te dotyczą tego danego składnika ujawnionego w spisie. Kolejną zmianą, już chwileczkę, kolejną zmianą, jaka jest związana z informatyzacją, to już tutaj wspominaliśmy, jest możliwość wyszukiwania, tak jak do tej pory też w monitorze sądowym i gospodarczym, po dacie obwieszczenia. Ja tutaj na potrzeby niniejszego szkolenia wyszukałam informacje już opublikowane. Mecenas Wierzbicki wskazywał tu Państwu, że w ramach KRZ-u są obwieszczane zarządzenia o złożeniu na przykład przez dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości bądź też otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Zupełna nowość i będzie ona z pewnością miała duże znaczenie dla pewności obrotu gospodarczego. Również znajdziemy wpisy o oddaleniu, odrzuceniu wniosku, umorzeniu postępowania, odmowie wszczęcia postępowania. I tutaj udało mi się w tym okresie od 4 stycznia do 12 stycznia znaleźć już dwa zarządzenia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego i otworzymy sobie jedno z nich. Zarządzenie dotyczy niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej Silesia Med. Już widzimy tutaj, że takim pionierem w obwieszczaniu w KRZ-cie zarządzeń jest już sąd w Katowicach Wschód. Muszę Państwu powiedzieć, że sąd warszawski wciąż jeszcze wydaje postanowienia w wersji papierowej ze względu na zaległości, więc dla mieszkańców Warszawy jeszcze chwilę pewnie zaczekamy, zanim pojawi się pierwsze obwieszczenie. Kolejnym plusem informatyzacji jest to, że mamy treść obwieszczenia, którą możemy sobie pobrać w PDF-ie, bądź też wydrukować i złożyć ad acta. No i przechodzimy do kolejnej części w ramach tego portalu. Jest to portal użytkowników zarejestrowanych w KRZ. Ten portal wymaga już zarejestrowania. Konto zakłada się dosłownie parę sekund i jest on dedykowany wierzycielom lub też pełnomocnikom.
Portal ten, w portalu tym można składać wnioski, pisma procesowe w postępowaniach restrukturyzacyjnych, upadłościowych, a także w postępowaniach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności. Przez ten portal również można przeglądać akta w tych postępowaniach, a także odbierać korespondencję. Zresztą, a to może Państwu powiem przy okazji przeglądania akt. I tutaj pozwoliłam sobie na potrzeby tego webinarium sporządzić dla Państwa najprostsze pismo procesowe, w ramach którego omówię również zasady związane ze składaniem pism, z doręczaniem i odbieraniem. Musimy wejść w katalog dokumentów i jeżeli Państwo jesteście zainteresowani złożeniem pisma procesowego w ramach restrukturyzacji, oczywiście klikamy restrukturyzacja, dalej nam się rozwijają kolejne kafelki, czy to jest pismo procesowe w ramach postępowania o otwarciu, czy też po otwarciu, to już dalsze kafelki się rozwijają. Natomiast my sobie przejdziemy przez najprostszy z możliwych wniosków, bo chodzi o to, żeby omówić zasady nowo obowiązujące. Jest to wniosek oczywiście o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, czyli klikamy z poprzedniej strony na upadłość konsumencka, wniosek o ogłoszenie upadłości, wniosek o ogłoszenie upadłości i rozwija nam się ten wniosek. Czyli jakby podsumowując ten etap, pisma procesowe, dokumenty wnosimy tylko i wyłącznie za pośrednictwem systemu. Są wyjątki, o nich za chwilę. Wnosimy pisma tylko i wyłącznie przy wykorzystaniu dostępnych w tym systemie formularzy. Pytanie się pojawia, co jeżeli brak takiego formularza, to sugeruję skorzystać z formularza inne pismo. Oczywiście treść tego pisma, tego formularza powinna być dostosowana do naszego pisma. Ministerstwo Sprawiedliwości obiecało, że będzie systematycznie wprowadzać nowe wzory łącznie z pouczeniami i zawiadomieniami, które muszą dokonywać syndycy, a jest to znacznie większe spektrum tych informacji niż dotychczas, ale to ma się zadziać wszystko na przestrzeni 2 kolejnych lat. Na chwilę obecną, jak Państwo wejdziecie sobie, jeśli macie założone oczywiście konto, to na chwilę obecną i tak jest sporo tych formularzy, jest z czego wybierać. Formularz bez uzasadnienia, powiem Państwu, wypełniałam w przeciągu 7 do 10 minut. Wszystko się wybiera automatycznie, tak jak przy wyborze na przykład ksiąg wieczystych. Listy są rozwijane. W mojej ocenie jest to przejrzyste. Jest to przejrzysty wniosek. Dodam jeszcze bardzo ważną informację, że pisma, a także dokumenty, które nie są wnoszone za pośrednictwem systemu, nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma czy też dokumentu do sądu, tymczasowego nadzorcy, zarządcy przymusowego, syndyka. I o tym należy oczywiście pouczyć wnoszącego pismo lub też dokument. Pouczenie oczywiście nie jest wymagane, jeżeli wnoszącym pismo jest TNS, zarządca przymusowy bądź też syndyk. Wskazywałam Państwu, że... Przepraszam. Wskazywałam Państwu również, że wszyscy mamy obowiązek korzystania z tego systemu, jeśli chodzi o wnoszenie pism czy też wniosków. I już wcześniej nadmieniłam, że jest grupa podmiotów, które korzystają
nie wiem, czy z przywilejów, ale no, których zasada ta nie dotyczy. I są to wierzyciele, którym przysługują należności ze stosunku pracy, za wyjątkiem roszczeń z tytułu wynagrodzenia reprezentanta upadłego lub też wynagrodzenia osoby wykonującej czynności związane z zarządem, nadzorem nad przedsiębiorstwem dłużnika. Są to wierzyciele alimentacyjni, a także wierzyciele, którym przysługują należności z tytułu renty, z tytułu odszkodowania. Ta grupa podmiotów może według własnego wyboru albo dokonywać, składać wnioski, dokumenty na dotychczasowych zasadach i organy mają obowiązek również w formie, powiedzmy, pisemnej, dokumentowej informować tych wierzycieli o danych czynnościach, ewentualnie wzywać do uzupełnienia braków. Ale trzeba też powiedzieć, że nawet jeżeli ten wierzyciel zdecyduje się na składanie pism za pośrednictwem systemu, to może on ten wybór w każdej chwili odwołać. Oczywiście wierzyciele ci mogą również składać wnioski lub też składać oświadczenia w biurze podawczym każdego sądu rejonowego. Wówczas pracownik sądu ma obowiązek wprowadzić do systemu treść wniosku lub też oświadczenia. Podlega oczywiście ta treść wydrukowaniu, podpisaniu przez osobę przekazującą ustnie treść i złożenie do zbioru dokumentów. Chciałabym zwrócić Państwa uwagę, jak będziecie Państwa przechodzić przez zmiany obowiązujące od 1 grudnia, zwróćcie proszę uwagę, że ustawa posługuje się i aktami, i zbiorem dokumentów. Przez akta należy rozumieć wszystko to, co jest umieszczone w systemie teleinformacyjnym, natomiast zbiorem dokumentów są to dokumenty papierowe, bo tak jak mówiłam, oświadczenie, na przykład ta grupa wierzycieli może złożyć przed pracownikiem sądu, natomiast może się również zdarzyć sytuacja, gdzie na przykład upadły konsument pójdzie do syndyka i złoży takie oświadczenie w jego obecności ustnie. Syndyk będzie miał obowiązek wprowadzić tą treść do systemu, wydrukować ją, podać do podpisu upadłego i złożyć ją do zbioru dokumentów. I teraz kwestia przekazywania czy akt, czy zbioru dokumentów. O ile akta w rejestrze nie są przekazywane, bo sąd ma do nich dostęp, o tyle zbiór dokumentów, czyli zbiór dokumentów jest przekazywany do sądu dotychczasowym sposobem. Dobrze. Przejdźmy dalej. Tutaj kolejna część wniosku o ogłoszenie upadłości. Ja z ciekawości, ustawa wprowadza termin, że między innymi we wniosku o ogłoszenie upadłości należy wskazać inne dane, które umożliwiają identyfikację osoby, jeśli na przykład nie podają PESEL-u. Ja z ciekawości wpisałam pierwsze 4 liczby, jakie przyszły mi do głowy i chciałam powiedzieć Państwu, że na tym etapie system nie wychwyca błędów, pozwala dalej wypełnić wniosek, ale wychwyci błąd, jeżeli wprowadzicie Państwo błędny numer identyfikatora konta. Wówczas nie będziecie mogli dalej sporządzać tego wniosku. Dobrze. Mamy kwestię załączników, nowość. Do tej pory kserowaliśmy i wysyłaliśmy te załączniki. Dzisiaj załączamy załączniki w postaci elektronicznej, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli
załączane dokumenty były sporządzone w postaci papierowej, to do pisma dołącza się poświadczenie elektroniczne dokumentu. I tutaj ustawa równolegle rozszerza krąg podmiotów, które mogą takiego elektronicznego poświadczenia odpisu dokumentu dokonać, i są to osoby, są to oczywiście doradcy restrukturyzacyjni, i to bez względu na to, czy występują oni w charakterze uczestnika, czy też organu postępowania, czy też pełnomocnika. Przepraszam. Natomiast jeżeli mogą być też w formie bez poświadczenia, przepraszam na chwilę. Jeżeli załączamy same elektroniczne kopie dokumentów, a więc bez poświadczenia, to musimy pamiętać, że mamy tylko 3 dni na to, aby bez wzywania przez sąd złożyć albo oryginały dokumentu, albo też odpisy poświadczone za zgodność z oryginałem, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. I wyjątki od tej zasady, musicie Państwo pamiętać, że są dwie grupy dokumentów, które absolutnie nie załącza się w systemie elektronicznym, dlatego że do tych danych mają dostęp inne osoby, i są to pisma procesowe i dokumenty, które zawierają informacje niejawne w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych, a także oferty składane w toku przetargu lub aukcji. Więc jeżeli mamy potrzebę załączenia tego typu pism, musimy po prostu włożyć w kopertę i wysłać je do sądu. No i ostatnia strona, załączniki, ostatnia strona, jest to oczywiście podpis, pisma procesowe, a także dokumenty wnoszone za pośrednictwem systemu, podpisywane są albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo podpisem zaufanym, albo też podpisujemy się poprzez uwierzytelnienie się w sposób, który zapewnia możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej. Jeszcze z takich nowości, nie miałam okazji jeszcze tego wypróbować, natomiast ponoć dla wierzycieli, którzy się opóźniają ze zgłoszeniem wierzytelności, przy składaniu zgłoszenia wierzytelności ma się pojawiać, system ma wskazywać, że już jest po terminie i w związku z tym powinien dokonać płatności. Ponoć system, jeżeli nie już dzisiaj, to takie są plany, aby od razu podświetlał się również rachunek, na który wierzyciel mógłby dokonać takiej płatności. Małe zmiany, jeśli chodzi o postanowienia, a związane z informatyzacją, polegają one na tym, że orzeczenia wydane, czy to w postępowaniu upadłościowym, czy restrukturyzacyjnym, w chwili ich wydania wraz z uzasadnieniem są utrwalane tylko i wyłącznie w systemie, i również sądy tutaj wykorzystują wzorce udostępnione w tym systemie. Zasada oczywiście nie dotyczy grupy wierzycieli, którzy mogą korzystać z dotychczasowych zasad doręczania. W systemie ma się również pojawiać informacja o terminie i sposobie wniesienia środka, a także, że środek nie przysługuje. Ma się również pojawiać numer zgłoszenia wierzytelności, jeżeli już została złożona lista wierzytelności, także jeżeli uchwała dotyczy też zgłoszonej
wierzytelności, to również ma się pojawić numer zgłoszenia wierzytelności. Podobnie już jest ze składnikami masy, tak jak już Państwu wskazywałam, każdy składnik ma swój numer i jeżeli rozstrzygnięcie, czy to sądu, czy też sędziego, przepraszam, czy też uchwały dotyczy tego składnika, to w treści powinien się odpowiedni numer znaleźć. Co do doręczeń, dodam jeszcze, że tutaj skopiowano, tutaj jeśli chodzi o chwilę doręczenia, skopiowano kodeks postępowania cywilnego, czyli pismo uznaje się za doręczone, jeżeli w chwili wskazanej w elektronicznym potwierdzeniu odbioru, jeżeli taka chwila nie została wskazana, to uznaje się, że pismo zostało doręczone po upływie 14 dni od umieszczenia pisma w systemie. Oczywiście, żeby nie było żadnych niedomówień, również ustalono, że przepis artykułu 134 paragraf 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego, który mówi, że w dniu ustawowo uznane za wolne od pracy, a także w porze nocnej można doręczać tylko w wyjątkowych wypadkach, oczywiście tylko za uprzednim zarządzeniem wydanym przez prezesa sądu. Tego przepisu nie stosujemy. I wyjątkami od zasady są oczywiście ta grupa podmiotów, które mogą wciąż składać pisma, wnioski w dotychczasowej formie. Ważna kwestia przy doręczaniu to to, że mamy obowiązek, czyli my wierzyciele, my pełnomocnicy, mamy obowiązek założenia konta w systemie, dlatego że jeżeli pismo czy też postanowienie zostało skierowane do osoby, jednostki, która nie ma założonego konta w systemie, to to pismo, postanowienie pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Oczywiście podmiot musi o tym być pouczony przy pierwszym doręczeniu. Dodam również, że w tym pierwszym doręczeniu na przykład syndyk ma obowiązek pouczenia wierzyciela o sposobie założenia takiego konta w systemie teleinformatycznym. Dobrze. Środki zaskarżenia, również niewielkie zmiany. Zmiana ta polega na tym, że do artykułu 222 dodany został ustęp 1a, który wprowadził zasadę, że zażalenia na postanowienia sądu upadłościowego są rozpoznawane przez sąd upadłościowy w innym składzie, za wyjątkiem zażaleń, które są na postanowienia, które są wymienione w tym przepisie. Dla przykładu, ponieważ tych postanowień jest sporo, więc dla przykładu tylko wskażę na przykład postanowienie w przedmiocie uchylenia planu spłaty wierzycieli, bądź też ustalenia wynagrodzenia wstępnego syndyka, czy też umorzenia postępowania upadłościowego. I czyli mamy tutaj w strukturze tego samego sądu rejonowego funkcję sądu dwuinstancyjnego i podobne rozwiązanie mamy już w procedurze cywilnej. Ustawodawca uzasadnił tą zmianą potrzebą sprawności postępowania, a także wysoką specjalizacją sądów upadłościowych. Ja oczywiście uważam, że jest to zmiana na plus, bo nikt się nie zna tak na postępowaniu upadłościowym, jak sędziowie orzekający w tych sądach. Oczywiście termin do złożenia zażalenia biegnie od dnia zamieszczenia orzeczenia w systemie wraz z pouczeniem. Oczywiście tam doręcza się również wraz z uzasadnieniem takie postanowienie bądź też zarządzenie. Bardzo ciekawe rozwiązanie i o tym już opowiedziałam. Zostało przyjęte dla dostępu do akt. I to dotyczy sądów, jak i syndyków, a także syndyków. Dlatego, że w tych
postępowaniach, które już toczą się na podstawie przepisów obowiązujących od 1 grudnia, dostęp do akt będzie tylko i wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Dotyczy to i sądów, jak i syndyków. Przeglądać akta mogą uczestnicy postępowania, a także, uwaga, zmiana, każdy, kto dostatecznie usprawiedliwi potrzebę przejrzenia akt sądowych. Na etapie postępowania, na etapie przeglądania akt sądowych w sądzie, o tym, czy ktoś dostatecznie usprawiedliwi swoją potrzebę przejrzenia akt, decyduje oczywiście sędzia komisarz. Na etapie postępowania upadłościowego, jeżeli przeglądamy akta u syndyka, to będzie to on tym organem decydującym. I teraz pytanie, kto to jest ta osoba, która dostatecznie usprawiedliwi potrzebę, w zasadzie to potrzebę przejrzenia tych akt, i wydaje się, że takim najprostszym przykładem będą oczywiście potencjalni spadkobiercy upadłego przed złożeniem oświadczenia w sprawie sposobu nabycia spadku. Jakby oczywiste jest, że przed złożeniem takiego oświadczenia dla własnego bezpieczeństwa powinni zapoznać się z jednej strony ze składem masy, z listą wierzytelności albo chociażby ze zgłoszeniami wierzytelności, więc jak najbardziej tak, i spadkobiercy jak najbardziej mają interes w tym, aby dopuścić ich do przeglądnięcia tych akt. Ważna zmiana, proszę Państwa, to, że wydruki komputerowe orzeczeń, pism czy też dokumentów, które znajdują się w systemie, mają moc urzędowo poświadczonych odpisów oraz wyciągów, jeżeli mają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi, które są zawarte w systemie. Na chwilę obecną nie wiadomo, co znaczy cechy umożliwiające ich weryfikację. Podejrzewam, że jest to przepis prawie analogiczny, jak obowiązuje w przepisie o księgach wieczystych, gdzie na przykład jest wymagana data wydruku, ilość stron, prawda? Więc podejrzewam, że te cechy umożliwiające to będą również cechy, które są już dzisiaj stosowane w księgach wieczystych. Jak już zapowiadałam Państwu, duże zmiany zostały wprowadzone co do zawiadomienia, pouczenia przez syndyka. Jeśli chodzi o zawiadomienia, pouczenia, to co do dzisiaj, ten zakres, który do dzisiaj obowiązywał, do 1 grudnia obowiązuje nadal, z tym zastrzeżeniem, że syndyk ma obowiązek doręczać pisma za pośrednictwem systemu. Ma obowiązek pouczenia w pierwszym doręczeniu o na przykład o tym, że osoby, które nie mają założonego konta w systemie, to dla tych osób pisma pozostawia się w aktach ze skutkiem doręczenia. O tym, że wierzyciele do zażalenia na postanowienie o ogłoszenie upadłości, że wierzyciele mają prawo do złożenia zażalenia na postanowienie o ogłoszenie upadłości, tylko wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dalej, syndyk ma obowiązek pouczyć wierzyciela o zasadach wnoszenia pism i dokumentów za pośrednictwem systemu, a także jakie są skutki wnoszenia z pominięciem systemu. Ma również obowiązek pouczenia, których wierzycieli zasady o doręczeniach za pośrednictwem systemu nie dotyczą, a więc to ta grupa wierzycieli na przykład z należnościami alimentacyjnymi. Dodatkowo, ale tutaj ustawodawca wprowadził jako obligo, natomiast w praktyce wiem, że syndycy też już w swoich zawiadomieniach wskazywali, że
informowali wierzycieli o skutkach opóźnienia zgłoszenia wierzytelności, podawali również numery konta, wysokość takich kosztów zryczałtowanych. Nowością jest informacja o biegu terminu przedawnienia. Dalsze zmiany związane z pouczeniami to przede wszystkim, chociaż również w praktyce już stosowane przed 1 grudnia, to zawiadomienie skierowane do małżonka upadłego, w którym syndyk ma obowiązek pouczyć go o wpływie ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego. Dobrze. Kolejna zmiana, jaka obowiązuje od 1 grudnia, to jest ukłon w stronie wierzycieli. Ustawodawca w artykule 131a dodał jedno zdanie, które ma ukrócić wydłużaniu, zatrzymaniu takiego sztucznego wszczynania postępowań, czy to upadłościowych i restrukturyzacyjnych, tylko aby potem zatrzymać umacnianie czynności bezskutecznych. Zdarzało się w praktyce, że dłużnicy wykonali czynności, które zgodnie z przepisami powinny być uznane za bezskuteczne, natomiast a tu ogłaszali upadłość, a tu otwierali postępowania restrukturyzacyjne, ogłaszali upadłość tylko po to, żeby wydłużyć ten okres, tak aby właśnie uniemożliwić upływ tego terminu do uznania za bezskuteczną czynność. I zgodnie z obecnie brzmiącym artykułem 131a, jeżeli przed dniem złożenia wniosku restrukturyzacyjnego wcześniej został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, który następnie został odrzucony w związku z otwartym postępowaniem restrukturyzacyjnym, to przez dzień złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, o których mowa w przepisach dotyczących uznania czynności za bezskuteczną, rozumie się dzień złożenia tego odrzuconego wniosku o ogłoszenie upadłości. A więc cofamy się do tego najstarszego chronologicznie wniosku wśród tych możliwe, że wielu wniosków, które dotyczą tego samego dłużnika. Jak najbardziej oceniam tą zmianę na plus zwiększenie kontroli, zwiększenie ochrony wierzycieli. Dalszą zmianą, aczkolwiek ja tylko wskażę tą najważniejszą, jest oczywiście prepak. Wraz z informatyzacją ustawodawca zdecydował się na rozszerzenie katalogu formy wniesienia wadium. Dotychczas były to tylko przelew na rachunek depozytowy, prawda? Dzisiaj mamy również poręczenia bankowe lub też spółdzielni kas oszczędnościowo-kredytowej. Mamy również gwarancje bankowe zupełnie nowe, mamy również gwarancje ubezpieczeniowe. I w związku z rozszerzeniem formy wniesienia wadium również była konieczna zmiany przepisu dotyczącego formy zwrócenia tego wadium poprzez złożenie gwarantowi lub też poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. No i przechodzimy do spisu inwentarza w ramach portalu użytkowników zarejestrowanych. Zarejestrowanych. Ja chciałam tylko powiedzieć, że jeśli chodzi o spis inwentarza, to odzwierciedlenie treści tego spisu znajduje się również na portalu użytkowników branżowych.
Stan tego spisu podlega oczywiście ujawnieniu w rejestrze, jest on jawny i nie tylko, proszę Państwa, dla uczestników postępowania, ale dla wszystkich zainteresowanych. Jest on oczywiście sporządzany według formularza dostępnego w systemie. Syndyk został wprost w ustawie zobowiązany do tego, aby uaktualniać, uzupełniać spis na bieżąco, w miarę oczywiście ustalania składu masy i obejmowania składników, a także poprzez usuwanie błędnie wpisanych pozycji. Inne natomiast zasady obowiązują ujawniania spisu wierzytelności, tak żebyście się Państwo nie zdziwili, że jest spis, macie informację, że upadły posiada duże wierzytelności, które mają, prawda, szansę na zaspokojenie, natomiast ich nie ma ujawnionych. Ustawodawca zdecydował, że w przypadku spisu wierzytelności podlegają one ujawnieniu dopiero z chwilą obwieszczenia w rejestrze albo uchwały Rady Wierzycieli, albo też postanowienia sędziego komisarza o wyrażeniu zgody na sprzedaż tych wierzytelności. Dlaczego? Dlatego, że zdarza się, że po ogłoszeniu upadłości dłużnicy upadłego spłacają swoje zobowiązania do syndyka, więc no nie ma podstaw, aby tutaj upubliczniać ich dane takich dłużników o zobowiązaniach. Mała zmiana w liście wierzytelności. Przepraszam na chwilę. Polega ona na dodaniu przepisów dotyczących sprostowania niedokładności błędów pisarskich bądź też rachunkowych. Innymi słowy, wszystkie błędy o charakterze niemerytorycznym, które ujawniły się na liście wierzytelności po jej zatwierdzeniu przez sędziego komisarza, a nawet po prawomocnym zakończeniu czy też umorzeniu postępowania, podlegają korekcje w drodze sprostowania zatwierdzonej listy wierzytelności. Oczywiście do sprostowania stosuje się odpowiednio artykuły 350, 353 KPC. Sprostowania dokonuje sędzia komisarz, może również dokonać referendarz sądowy. I tutaj kolejna zmiana w przypadku referendarza sądowego. Oczywiście przysługuje nam skarga, niezażalenie. Skarga jest rozpoznawana w składzie jednego sędziego jako sąd drugiej instancji, stosującego odpowiednio przepisy o zażaleniu. Więcej zmian natomiast ustawodawca przewidział co do sprawozdania syndyka zastępcy. Kolejny obowiązek syndyka to bieżące rejestrowanie w systemie wpływów i wydatków masy. I ustawa, zwrócicie Państwo uwagę, że ustawa nagle wprowadza dwa rodzaje sprawozdań dla danego okresu sprawozdawczego. Pierwsze są to raporty o zmianie w stanie i składzie masy, o zmianie stanu wierzytelności, przychodach i wydatkach syndyka. A kolejny raport jest to opis czynności jak dotychczas. Zupełnym nowum jest tutaj udzielenie prawa upadłemu i wierzycielom do wniesienia zarzutów na wydatki poniesione przez syndyka. Termin wynosi 30 dni od zamieszczenia sprawozdania syndyka w rejestrze i termin zarzuty, które zostały wniesione po upływie terminu lub też które nie odpowiadają wymagom formalnym, sędzia, komisarz pozostawia bez rozpoznania. Ustawodawca nawet poszedł dalej i tutaj dla pełnej jasności dodano także, że przepis artykułu 130 paragraf 1 KPC nie stosuje się, czyli nie ma wzywania do uzupełnienia braków,
złożyłeś po terminie, są braki w zarzutach, pozostaje się takie zarzuty pozostawia się bez rozpoznania. Zarzuty są wolne oczywiście od opłat. I teraz nie jest tak, że sędzia komisarz, tak jak dotychczas, co okres sprawozdawczy zatwierdza sprawozdanie syndyka, może to dokonywać z urzędu, nie musi, ewentualnie może kontrolować te raporty w związku na przykład z zarzutami do wydatków. I teraz, jakie może być rozstrzygnięcie na skutek złożenia zarzutu? A więc może to być odmówienie zatwierdzenia określonych wydatków i wtedy sędzia komisarz ma obowiązek również orzec o obowiązku zwrotu do masy upadłości kwoty niezatwierdzonej. Zrozumiałe jest, że w takim przypadku syndyk sam powinien, prawda, oddać równowartość wydatku. Natomiast postanowienie o odmowie zatwierdzenia określonego wydatku i obowiązku zwrotu jest tytułem egzekucyjnym, który w przypadku zmiany syndyka może być wykorzystany oczywiście do wyegzekwowania, ewentualnie w przypadku umorzenia postępowania może służyć dłużnikowi do próby odzyskania tego kosztu. Jeśli natomiast zarzuty okażą się w ocenie sędziego komisarza bezzasadne, to wydaje on postanowienie o oddaleniu. Teraz na postanowienie sędziego komisarza o odmowie uznania danego wydatku i o obowiązku zwrotu do masy kwoty przysługuje oczywiście zażalenie. Zażalenie również przysługuje na postanowienie o oddaleniu zarzutów. No i mamy małe zmiany również w treści sprawozdania ostatecznego, również jest podział na raporty, również natomiast istnym nowum, a propos wcześniej opisanych, omówionych wydatków, jest to, że na etapie sprawozdania ostatecznego sędzia komisarz nie rozpoznaje zasadności wydatków ujawnionych w kolejnych sprawozdaniach okresowych. Więc jeżeli będziemy mieli sytuację, że w ramach sprawozdania okresowego zostaną poniesione niezasadne wydatki przez syndyka, ale nikt z wierzycieli czy też upadłego nie złoży zarzutów, a to wtedy sędzia komisarz się nie cofa, tylko uznaje za zasadne, jakby, prawda, poprzez zatwierdzenie sprawozdania ostatecznego te wydatki. Dlatego, że ustawodawca zdecydował się na zarzuty tylko i wyłącznie na etapie sprawozdań okresowych. Oczywiście sędzia komisarz może zatwierdzić sprawozdanie ostateczne lub też odmówić, jeśli chodzi o przesłanki, to są tak jak dotychczas. I kolejna zmiana ważna dla doradców restrukturyzacyjnych, bo prawomocne postanowienie o odmowie zatwierdzenia sprawozdania ostatecznego, czy to w części, czy też w całości, a także doręcza się ministrowi sprawiedliwości. Podobnie sąd zawiadamia ministra sprawiedliwości o niezłożenie przez syndyka sprawozdania ostatecznego, oczywiście po bezskutecznym upływie dodatkowego wyznaczonego tygodniowego terminu. Dobrze. Niewielkie zmiany w postępowaniu upadłościowym związane z informatyzacją. Mówiłam Państwu o grupie podmiotów, które korzystają z dotychczasowych formy doręczeń i wnoszenia pism, forma pisemna. Ustawodawca również utrzymał tą formę, jeśli chodzi o wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Tutaj również doręczenia pomiędzy sądem a syndykiem ma formę, odbywa się w drodze korespondencji pocztowej.
mamy kolejną zmianę na postanowienie o prowadzeniu postępowania upadłościowego zgodnie z przepisami części pierwszej, czyli według zasad, jak dla przedsiębiorców, przysługuje zażalenie. Mamy niewielką zmianę, jeśli chodzi o obowiązek syndyka zawiadomienia wierzycieli, a także sądu o sposobie likwidacji, czy też minimalnej cenie nieruchomości. Zmiana ta jest oczywiście związana z informatyzacją, dlatego że syndyk musi najpierw spis inwentarza obwieścić za pośrednictwem systemu. No i mamy jedna duża zmiana. Obowiązek syndyka do niezwłocznego wykonania planu spłaty wierzycieli po uprawomocnieniu się postanowienia o ustaleniu planu, w zakresie, w jakim oczywiście ten plan spłaty wierzycieli obejmuje podział funduszy, masy upadłości zgromadzonych w postępowaniu upadłościowym. Zmiana podyktowana trochę przewlekłością po stronie syndyków, oczywiście zmiana na in plus. No i przechodzimy, proszę Państwa, teraz do dawnego uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, którego przepisy zostały przeniesione tak naprawdę do postępowania o zatwierdzenie układu. Stąd też powiem, że od 1 grudnia mamy duże zmiany w postępowaniu o zatwierdzeniu układu i to związane z informatyzacją, a także właśnie poprzez wprowadzenie starego UPR-u do nowego PZU. Jak dotychczas mamy po stronie dłużnika obowiązek zawarcia z nadzorcą układu, zawarcia umowy o nadzorze, oczywiście przed dokonaniem obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego należy dokonać spisu wierzytelności spornych, a także wstępny plan restrukturyzacyjny. Uwaga do wszystkich nadzorców układu, dlatego że mają oni obowiązek odmowy dokonania obwieszczenia. Tutaj jest zmiana w porównaniu z dawnym UPR-em, bo obwieszczenia dokonuje właśnie poprzez system nadzorca układu i ma on obowiązek odmowy dokonania obwieszczenia, jeżeli w ciągu ostatnich 10 lat dłużnik prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustalenie dnia układowego, lub też w ciągu ostatnich 10 lat postępowanie restrukturyzacyjne zostało umorzone, za wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania nastąpiło za zgodą Rady Wierzycieli. No i oczywiście w przypadku odmowy, odmowa wymaga uzasadnienia. Dodatkowo nadzorca ma obowiązek pouczenia dłużnika o terminie i sposobie wniesienia skargi, gdyż na odmowę przysługuje dłużnikowi skarga. Skarga powinna oczywiście czynić zadość wymaganiom pisma procesowego, także określić zaskarżoną odmowę dokonania obwieszczenia. Wnosi ją się w terminie tygodnia za pośrednictwem nadzorcy układu. I teraz, jeżeli taki nadzorca układu otrzymuje taką skargę, wówczas ma dwa wyjścia. Albo uznać zasadność skargi, i wówczas nadzorca ma obowiązek poinformowania dłużnika o uznaniu jego skargi, albo też ma obowiązek przekazania tej skargi wraz z odpisem odmowy dokonania obwieszczenia i uzasadnienia do sądu restrukturyzacyjnego. Sąd restrukturyzacyjny odrzuca skargę, która została wniesiona po upływie terminu, z innych przyczyn niedopuszczalna, jeżeli braki nie zostały uzupełnione w terminie, bądź też nie została uiszczona opłata. Na postanowienie o odrzuceniu skargi oczywiście przysługuje zażalenie.
W ramach UPR-u pamiętacie Państwo, że dłużnicy byli objęci specjalną ochroną i to od dnia dokonania obwieszczenia do dnia prawomocnego umorzenia postępowania bądź też zakończenia i te przepisy co do zasady zostały utrzymane, dlatego niedopuszczalne jest wypowiedzenie dłużnikowi w tym okresie, na przykład umowy leasingu, prawda, bądź też umowy najmu, bądź też innych umów, które mają podstawowe znaczenie dla prowadzenia przedsiębiorstwa. Nowum jest to, że nadzorca układu ma obowiązek sporządzenia i złożenia do akt, a więc w systemie, spisu w terminie 3 tygodni od obwieszczenia, spisu właśnie tych umów o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia przedsiębiorstwa. Oczywiście ochrona przed wypowiedzeniem umów nie dotyczy sytuacji, jeżeli podstawą wypowiedzenia jest na przykład niewykonywanie przez dłużnika już po dniu obwieszczenia, o dniu układowym zobowiązań, które nie są objęte układem, albo też na przykład wystąpienie innej okoliczności przewidzianej w umowie, o ile oczywiście ta okoliczność zaistniała po dniu obwieszczenia. Oczywiście, tak jak w UPR-ze, z dniem obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego z mocy prawa ulegają zawieszeniu postępowania egzekucyjne. Postępowania nie można również skierować nowych postępowań egzekucyjnych. Nowym jest tutaj przepis, który stanowi, że z dniem obwieszczenia, i to jest ukłon tutaj do wierzycieli, którzy nie zdążyli rozpocząć na przykład postępowania egzekucyjnego przed dniem obwieszczenia, dlatego z dniem obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego bieg przedawnienia roszczenia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu i przez cały czas trwania postępowania o zatwierdzenie układu do prawomocnego jego zakończenia bądź też umorzenia decyzją sądu czy też z mocy prawa. Z mocy prawa. Podobnie jak w UPR-ze, podobnie jak w UPR-ze, zarówno wierzyciel, dłużnik, jak i sam nadzorca układu może złożyć do sądu wniosek o uchylenie skutków dokonania obwieszczenia, jeżeli skutki te prowadzą do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności, no, które uzasadniają odmowę dokonania obwieszczenia. Oczywiście przed wydaniem postanowienia sąd tutaj może przysłuchać dłużnika, wierzyciela czy też nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków przysługuje zażalenie i prawomocne postanowienie o uchyleniu oczywiście podlega również obwieszczeniu w rejestrze. Podobnie jak w UPR-ze skutki obwieszczenia wygasają z mocy prawa w terminie 4 miesięcy od dnia dokonania obwieszczenia, jeżeli oczywiście dłużnik nie złoży wniosku o zatwierdzenie układu. W przypadku, gdyby nasze nowe PZU nie powiodło się, prawda, to dłużnik może złożyć uproszczony wniosek sanacyjny lub też upadłościowy w terminie do wniesienia zażalenia na postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu lub w terminie 7 dni od umorzenia postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu. Niewielkie zmiany w głosowaniu nad układem. Główna zmiana polega na tym, że głosowanie odbywa się za pośrednictwem systemu, więc kolejny powód do tego, aby wierzyciele zakładali konta w systemie.
Dalej, nadzorca układu zobowiązany jest do poinformowania oczywiście o sposobie głosowania za pośrednictwem systemu, a także pouczenie o sposobie uwierzytelniania się, czyli podobnie jak przy wierzycielach, prawda, o sposobie wypełnienia karty, a także o odpowiednich przepisach postępowania restrukturyzacyjnego, które dotyczą głosowania. Informacji pouczenia tych nadzorca dokonuje albo na adres wskazany w rejestrze, albo też na adres wierzyciela, który znany jest dłużnikowi, jeżeli nie jest wpisany w rejestrze. Jak dotychczas, doręczenia dokonuje się albo za pośrednictwem Poczty Polskiej, albo też za pośrednictwem komornika sądowego. Oczywiście możliwe jest zgromadzenie wierzycieli, zwołanie zgromadzenia wierzycieli, ale nie jest to obligo dla nadzorcy. To nadzorca decyduje o tym, czy zwołać, czy też zgromadzenie wierzycieli, czy też przeprowadzić głosowanie w trybie za pośrednictwem systemu. Oczywiście, jak do tej pory, do zwołanego zgromadzenia stosuje się odpowiednio przepisy o zgromadzeniu wierzycieli w celu głosowania nad układem. Oczywiście nadzorca układu musi odpowiednio wcześniej poinformować wierzycieli o terminie zgromadzenia. Również ma obowiązek doręczenia wierzycielom propozycji układowych, informacji o podziale wierzycieli na grupy, o sposobie głosowania i pouczeniu o treści przepisów, które dotyczą głosowania. Jeśli się zdarzy, że wierzyciel pojawi się na zgromadzeniu i złoży głos w formie pisemnej, to oczywiście, czy też i ustnej, prawda, do protokołu, to oczywiście jak najbardziej nadzorca układu musi uwzględnić ten głos. No i oczywiście w związku z informatyzacją ze zgromadzenia wierzycieli sporządza się protokół, który utrwala przebieg zgromadzenia, czy to za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk, czy też i obraz, i dźwięk, czy też za pomocą systemu teleinformatycznego. No i w związku z wchłonięciem, że się tak wyrażę, przepisów o UPR-ze do PZU, zgromadzeniu wierzycieli przewodniczy odpowiednio nadzorca układu. Tyle ze zmian, które dotyczą informatyzacji postępowania upadłościowego, postępowania restrukturyzacyjnego. Czekamy na pierwsze sprawy w systemie, tak żeby można składać poszczególne wnioski czy też dokumenty w ramach tego postępowania. Nie jest to system idealny, prawdopodobnie. Pewnie z doświadczenia wiem, że strasznie było ciężko założyć konto dla spółki handlowej prowadzonej przez, w której jedynym członkiem jest doradca restrukturyzacyjny. Zajęło nam to parę dni, ale nie jest to niemożliwe. Jak Państwo widzieliście, system jest dość przejrzysty. Wnioski, jak przyglądałam, nie tylko wniosek o ogłoszenie upadłości, ale i również w postępowaniu restrukturyzacyjnym, są w mojej ocenie mniej skomplikowane, chociaż tam co do treści to utrzymane, tak jak dotychczas, niemniej są bardziej przejrzyste, lepiej się wypełnia, szybciej się wypełnia, zawsze można stworzyć na przykład uzasadnienie w Wordzie i przykleić to uzasadnienie do formularza. Także z mojej strony dziękuję serdecznie, mam nadzieję, że wyczerpałam Państwa niewiedzę w zakresie informatyzacji postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę i za czas. Mam nadzieję, że dostarczyliśmy Państwu ważnych, praktycznych informacji. Tak jak mówiłem, te wydarzenie ma być podstawą wydarzeń cyklicznych, czyli spodziewajcie się Państwo, że pod koniec tego roku
lub na początku następnego zorganizujemy podobne webinarium dotyczące tego, co się w upadłości restrukturyzacji zdarzyło w międzyczasie. Zachęcamy Państwa serdecznie do korzystania z naszego bloga oraz z naszych szkoleń. Też polecamy nasze social media, gdzie często publikujemy jakieś aktualne, ważne informacje dotyczące orzeczeń czy też zmian prawnych, które mają istotne znaczenie między innymi dla upadłości restrukturyzacji. Dokładne dane będą mogli Państwo znaleźć później poniżej. Zachęcamy też Państwa do zadawania pytań. Na te pytania zawsze chętnie odpowiemy. Natomiast dzisiaj dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. To był intensywny czas i mnóstwo wiedzy. Dziękujemy Państwu bardzo. Do widzenia.